Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest Królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu, tak jest. A on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Jezus w dzisiejszej dobrej nowinie opowiada nam cztery krótkie przypowieści. Wspólnym dla nich wszystkich tematem jest wartość Królestwa Bożego. Nasuwa się nam pytanie o to, jak cenne w naszych oczach jest Królestwo Boże. Ile byłbym gotów poświęcić, aby osiągnąć zbawienie? Zbyt rzadko myślimy o przyszłym życiu, o chwale zbawionych w niebie. Wydaje się to tematem odległym, niedotyczącym nas. Żyjemy tak, jakby Królestwo Boże nie istniało wcale, albo było tak trudne do zdobycia, że walka o nie jest niewarta zachodu. Czy przejmuje się zaproszeniem Jezusa do poszukiwania Królestwa Bożego i do Jego budowania już teraz w swoim życiu? Naszym przewodnikiem na drodze szukania i budowania Królestwa Bożego jest Pismo Święte, Słowo Boże. Chcąc odnaleźć skarb, dający szczęście dalece przekraczające to doczesne, trzeba nam szukać go na kartach Biblii. To właśnie w tej księdze znajdziemy receptę na udane, szczęśliwe życie.